Dobry wieczór z Rijeki, witam Państwa, Jacek Laskowski. Przed Państwem piękny, wykuty w nadmorskiej skale stadion Cantrida, stadion, który będzie areną telewizyjnego debiutu trenera reprezentacji Polski Władysława Stachurskiego. Rywal niezwykle wymagający, reprezentacja Chorwacji, rewelacja ostatnich lat, nie tylko na europejskiej arenie, finalista Mistrzostw Europy, które odbędą się w czerwcu na angielskich boiskach. Do tej pory oglądali Państwo tylko bramki z meczów, które nasza reprezentacja rozegrała w Hongkongu. Niestety było aż tam 5 bramek strzelonych nam przez Japończyków i tylko jedna Mariusza Śrutwy strzelona w zwycięskim meczu 1-0 z Hongkongiem. Składy obu zespołów. Oto polska jedenastka, w bramce Woźniak, z dwójką Waldemar Jaskulski, z trójką Tomasz Wałdok, z czwórką Kazimierz Węgrzyn, z piątką Paweł Wojtala, z szóstką Marek Citko, z siódemką Zbigniew Wyciszkiewicz, z ósemką Dariusz Gęsior, z dziewiątką Henryk Bałuszyński, z dziesiątką Ryszard Czerwiec i z jedenastką Piotr Nowak. W takim składzie rozpoczną Polacy ten mecz i skład reprezentacji Chorwacji. Z jedynką Drażen Lawić, z dwójką Daniel Szczepuli, z trójką Robert Jarni, z czwórką Elvis Brajkowicz, z piątką Nikola Jerkan, z szóstką Zvonimir Soldo, z siódemką Aliosza Asanowicz, z ósemką Robert Trosineczki, z dziewiątką Mario Stanić, z dziesiątką Zvonimir Boban i z jedenastką Nikola Jurczewicz na Państwa ekranach. Pierwszy trener reprezentacji Chorwacji Miroslav Blažević. Thank you.
Thank you.
Tak, tak. A już za chwilę początek drugiej połowy tego spotkania. W reprezentacji Chorwacji nastąpiły dwie zmiany, a zatem przypomnę skład obu drużyn, rozpoczynając od drużyny gospodarzy. Trzy zmiany, przepraszam, bo zaczynamy od bramki Drażyna Ladicza. Zastąpił w drugiej połowie Tonci Gabrić. Dalej grają z dwójką Daniel Sztefuli, z trójką Robert Jarni, z czwórką Elvis Brajkowicz, z piątką grał Nikola Jerkan w pierwszej części gry. Zastąpił go z trzynastką Dubravko Pawliczyć, z szóstką Zwonimir Soldo, z siódemką Asanowicz, z ósemką Robert Prosineczki, z dziewiątką Mario Stanicz, z dziesiątką Zwonimir Boban, z jedenastką grał przed przerwą Nikola Jurczewicz, a po przerwie zastąpił go z piętnastką Goran Vlahović. W naszej reprezentacji zmian nie widzę, a zatem szybciutko z jedynką Woźniak, z dwójką Jaskulski, z trójką Wałdoch, z czwórką Węgrzyn, z piątką Wojtara, z szóstką Titko, z siódemką Wyciszkiewicz, z ósemką Gęsior, z dziewiątką Bałszyński, z dziesiątką Czerwiec i z jedenastką Nowak. Trenerem reprezentacji gospodarzy jest Mirosław Blażewicz, a naszej reprezentacji Władysław Stachurski. Nasza drużyna gra w czerwonych strojach, Chorwaci na biało. Tutaj być może kibice są zawiedzeni, że nie ma tej charakterystycznej szachownicy biało-czerwonej, szachownicy, która jest w godle Chorwacji, w której niezwykle imponująco, efektownie wygląda narodowa jedenastka tego kraju. Asanowicz na prawą stronę, tu przerwana akcja Chorwatów przez pracowitego Marka Titkę. Nowak. Bałszyński, Czerwiec, no ale to żadne rozegranie. Polakom wyraźnie brakuje takiego tempa gry. Wynika to i z gorszych umiejętności technicznych, ale również z takiej braku umiejętności wygrywania pojedynków z rywalami. Chorwaci pod tym względem przewyższają zdecydowanie naszych piłkarzy. Teraz Prosineczki rozejrzał się, znakomite dalekie podanie do Bobana. Andrzej Woźniak tuż na linii pola karnego musiał interweniować i już szybko podał do pełniącego rolę kapitana w tym spotkaniu, w naszym zespole, Waldemara Jaskulskiego, od niedawna piłkarza Widzewa. Walczą Polacy w środku boiska, starają się przerwać akcję Chorwatów. Nowak naciska Asanowicza, Brajkowicz, klubowy kolega Piotra Nowaka z TSV 1860 Monachium. Wybija piłkę na aut. Ponownie Nowak. Szybka wymiana z Czerwcem. Faulowany Wałdoch przez Asanowicza. Będzie żółta kartka dla chorwackiego piłkarza. W pierwszej części gry słoweński sędzia Milan Mitrowicz raz sięgnął po żółtą kartkę, ale trudno powiedzieć, komu ona będzie zapisana, bo wyraźnie było widać w tamtej sytuacji faul Czerwca, a żółtą kartkę arbiter pokazał Bałszyńskiemu. Oby nic groźnego. Przypomnę, że na ten mecz specjalnie do tego składu, który był na turnieju w Hongkongu, Władysław Stachurski powołał trzech piłkarzy, przyjechali z Niemiec. Piotr Nowak i grający w drugiej Bundeslidze Henryk Bałszyński i Tomasz Wałdoch. Oni jeszcze mają przerwę zimową, tak jak piłkarze grający w klubach krajowych, bo druga liga w Niemczech rozpoczyna rozgrywki 9 marca. Pawliczyć. Brajkowicz. Sztefuli, bardzo aktywny w pierwszej połowie. Teraz przepychał się z Titką. Rozkłada ręce Nowak, ale pan
Mitrowicz był bardzo blisko, uznał, że nasz piłkarz faulował Zvonimira Bobana. Boban i Prosineczki, nie zastanawiali się Prosineczki na pole karne Stepoli i Nowak w roli obrońcy zablokował to dośrodkowanie na tyle skutecznie, że piłka jeszcze odbiła się od nóg Chorwata i rozpocznie od bramki Woźniak. Szerokim echem odbił się u nas w kraju debiut trenera Władysława Stachurskiego, ten nieudany debiut, klęska z Japonią 0-5, później tak na małe pocieszenie była skromna wygrana z Hongkongiem, teraz wszyscy obawiali się meczu z Chorwacją. Prosineczki na polu karnym, Gęsior jeszcze przy piłce, Pawliczyć próbują wypchnąć z własnej połowy boiska Chorwatów nasi piłkarze, ale ci wracają raz po raz. Robert Jarni. Zawod. Wspomniałem o nieobecnych w reprezentacji Chorwacji. To wielkie nazwiska. Niektórzy z nich nie zostali zwolnieni przez swoje kluby. Mladenowicza nie chciano ściągać na to jedno spotkanie z Japonii, gdzie gra na co dzień. Przyjechał Davor Šuker, ten super strzelec chorwacki, który ma wspaniałą, imponującą średnią strzelecką w reprezentacji, w 15 spotkaniach 16 goli, ale jest kontuzjowany, choruje. Doktor, lekarz narodowej reprezentacji zalecił, aby tylko Šuker zasiadł na trybunach. Znów kolejna akcja Chorwatów. Był na miejscu Wojtala, a strzał Asanovića bardzo niecelny. Ta część naszej drużyny, która była w Azji, jest już trochę znużona długim przebywaniem poza domem, poza krajem. Dwie zmiany stref czasowych. To wszystko trochę się na tych piłkarzy nałożyło. Niektórzy z nich nie mają większego doświadczenia. Po raz pierwszy uczestniczą w zgrupowaniu reprezentacji. Kilku graczy miało przerwę. To tak trochę widać w atmosferze w drużynie, że są zmobilizowani, byli zmobilizowani przed meczem, ale widać także to zmęczenie długim zgrupowaniem. Chorwaci bardzo rzadko grają mecze towarzyskie. W ubiegłym roku praktycznie grali tylko w eliminacjach Mistrzostw Europy. 7 spotkań, eliminacje, które zakończyli sukcesem, wygrali swoją grupę, wyprzedzając Włochów. Teraz faul. Będzie rzut wolny, będzie bardzo niebezpiecznie, bo to raptem niewiele ponad 20 metrów od bramki Woźniaka. Faulował Węgrzyn, ustawił piłkę Prosineczki. Andrzej Woźniak ustawia mur. Sytuacja mniej więcej jak w Paryżu, powinien bramkarz Widzewa o tym pamiętać. Dziorkaev wtedy zaskoczył go znakomitym strzałem. Jak rozwiążą tę sytuację Chorwaci? Prosineczki i Asanović, który będzie strzelał. Prosineczki, no chyba miał takie zamiary jak reprezentant Francji wspomniany przeze mnie, ale piłka odbiła się od muru, tylko rzut rożny. Boban. Chorwatom się spieszy, im bardzo zależy tu na zwycięstwie, oni nie zjeżdżali się z Europy po to, żeby nawet w towarzyskim meczu remisować. To pierwszy mecz międzypaństwowy w Rijece od zakończenia wojny domowej w Chorwacji. Spore zainteresowanie tym spotkaniem. Może nie ma kompletu na tym mogącym pomieścić 15 tysięcy widzów w stadionie, ale myślę, że około 12-13 tysięcy kibiców przyszło na ten mecz. Tu widmo wojny jeszcze ciąży nad Chorwacją. Trudno się temu dziwić. Przed meczem minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy zginęli w obronie tego kraju podczas wojny domowej, ze szczególnym uwzględnieniem kibiców, tych, którzy przychodzili tu na mecze miejscowego klubu NK Rijeka. Polacy, może wreszcie gdzieś dotrzemy, chociaż pobliże tego pola karnego. Czerwiec, Nowak rozejrzał się, nikt nie wychodzi na pozycję. Bałuszyński, ten nasz jedyny w dzisiejszym spotkaniu napastnik, cofnął się, żeby też pomóc rozegrać piłkę. O,
taki ni to dośrodkowanie, ni to przerzut. Citko walczy o piłkę z Prosineczkim. Gracz Barcelony dość łatwo uwolnił się od Polaka, Stefoli. No temu już poszło gorzej, ale oprócz Citki miał jeszcze za przeciwnika Czerwca. Poitala podaje piłkę Citce. Nowak. Citko. No, zamieszał. Próbował dośrodkować. Poradzili sobie Chorwaci. Teraz jeszcze jedna szansa przed młodym graczem łódzkiego Widzewa. Niedokładnie jednak zagrał do Waldocha. Jest teraz okazja do kontrataku dla gospodarzy. Zrywają się kibice. Prostopadłe podanie. Wbiega na pole karne Stanicz. Dobra interwencja Kazimierza Węgrzyn. Piłkarz GKS-u Katowice po takim pewnym czasie niełaski wrócił do kadry. Mocno się musiał przed przerwą napracować, zwłaszcza wtedy, kiedy częste były ataki Chorwatów. Prosineczki i Boban. Wszystkie niemal stałe fragmenty gry rozgrywa ta dwójka. Prosineczki, wspaniały dribling, jest na polu karnym, no przedobrzył, powinien wcześniej podawać. Z naszego punktu widzenia oczywiście nie powinien, bo to pachniało drugim golem dla gospodarzy. Wycofana piłka na własną połowę. To był Jarni, spalony Robert Prosineczki. Nie ma łatwego życia w Barcelonie, do której przyszedł z Oviedo. Wcześniej grał przecież w Realu Madryt. Ten znakomity piłkarz w Barcy często grzeje ławę i nawet pytany przez nas wczoraj podczas konferencji prasowej, po konferencji prasowej o jego występy w lidze hiszpańskiej powiedział: o Barcelonie ani słowa. W innych kwestiach nie był rozmowniejszy Prosineczki, ale coś tam odpowiedział. Natomiast widać wyraźnie, że jego sytuacja w katalońskim klubie nie jest najlepsza, nie jest z niej zadowolony. Soldo do Bobana. Gracz Milanu. Przy nim Nowak. Próbuje mu przeszkadzać. Boban do Stefulia. Citko nie może łapać piłki. Woźniak. Pośliznął się Citko, ale walczy ofiarnie. Utrzymał piłkę w boisku. I Nowak uspokoił na moment grę. Dojrzał, że lewą stroną wychodzi Czerwiec. Tu już słabiutkie podanie do Waldocha. I nawet nie przekroczyliśmy linii środkowej. Jaskulski. No wszystko to takie podawanie na oślep, ręka Bobana. To sprytny gracz wiedział, że jest ustawiony tyłem do sędziego. Próbował pomóc sobie ręką przy opanowaniu piłki. Pan Mitrowicz jednak to zauważył. To pierwsze w historii międzypaństwowe spotkanie tych drużyn. Dobrze byłoby korzystnie rozpocząć tę rywalizację z Chorwatami. Teraz zagranie Nowaka do wchodzącego na pole karne Bałuszyńskiego. Najszybszy był Gabić. I prowadzony po przerwie Dubravko Pavličić. Tu jest to 8-letni piłkarz z drugoligowego hiszpańskiego Herkulesa Alicante. Zagranie na prawą stronę do Vlahovicia. Stefoli. Walka w środku boiska, mało sytuacji podbramkowych. Pod tym względem końcówka pierwszej połowy była ciekawsza. Przedziera się Czerwiec. No! Był na spalonym Bałuszyński. Wydawało się, że jednak Czerwiec sam pomknie za tą piłką. Sędziowie przerwali grę. Już dwóch następnych Chorwatów przygotowanych do zmian. Na odprawie technicznej przed meczem Chorwaci zażyczyli sobie, aby można było przeprowadzić 7 zmian łącznie z bramkarzem. Prawdopodobnie do tego dojdzie. Opuści boisko Jarni. Zastąpi go Nenad Pralija. 14. Robert Jarni.
klubowy kolega Wojtka Kowalczyka z Betisu Sevilla. Pograł godzinę, a wszedł na boisko Pralija. Następna zmiana za chwilę, bo na razie będzie groźnie pod naszą bramką. Właśnie Pralija próbował przejąć piłkę przed polem karnym. Jest szansa na kontratak. Ucieka środkiem Wyciszkiewicz, po prawej stronie Bałuszyński, spychany przez Sztefolija i aut dla Chorwacji. Choć wielu nieobecnych w drużynie Chorwacji, mamy kilka gwiazd, chociażby Mario Stanicza, który za chwilę opuści boisko. To napastnik FC Brisz. Też szukał swojego miejsca w Europie, znalazł je w Belgii. Zaadaptował tam się znakomicie, jest czołowym strzelcem Ligi Belgijskiej. Wsławił się także tym, że w jednym spotkań w rundzie jesiennej strzelił dla swojego klubu 5 goli. Solto do Asanowicza, Asanowicz daleko do Bobana. Tu był Wałdoch, ale piłkę przejął Sztefoli. Wałdoch, Titko. Nowak, szybkie rozegranie. Dobrze, teraz Titko ma trochę miejsca. Powinien chyba prostopadle zagrać do Bałszyńskiego, ale jakieś inne rozwiązanie. No, próba dryblingu i to, o czym powiedziałem w tej rywalizacji 1 na 1 Polacy wypadają bardzo słabo. No, trzeba mieć urozmaicony drybling. Ten taki zryw, aby poradzić sobie z dobrze wyszkolonymi Chorwatami. Walczą teraz Chorwaci o każdą piłkę. Prosineczki dostał podanie od Soldo. Rozdzieczki na pole karne, spalony Goran Vlahovic, 23-letni piłkarz włoskiej Padowy. A to zapowiedziana wcześniej przeze mnie zmiana, opuszcza boisko Stanić, zastępuje go Igor Spitanović. Z numerem 16. Będzie zmiana także w naszym zespole. Mariusz Śrutwa. Rozgrzewa się przy linii bocznej, ale to jeszcze na tę zmianę poczekamy. Titko, Nowak. Częściej wykorzystują Polacy lewą stronę boiska. Tu jakby więcej mamy atutów. Tu bliżej rozgrywa Nowak. Próbuje szukać Marka Titki podaniami. Tu także jest w pobliżu wysunięty do przodu Bałuszyński. Teraz Chorwaci trochę bezkarnie sobie przeszli przez środek boiska. Protesty publiczności, która twierdzi, że Jaskulski faulował. Jaskulski po prawej stronie niepilnowany Wyciszkiewicz, ale wracamy znów na swoją połowę. Węgrzyn do Woźniaka. Widoczny w dzisiejszym meczu jest Dariusz Gęsior. To dla niego też powrót do reprezentacji po takim mniej ciekawszym okresie w życiorysie. Rusza do przodu Brajkowicz. Wałdoch do Woźniaka. 18 minuta drugiej części gry. Przypomnę, wciąż 1-1. Wynik korzystny. Gra oczywiście w żadnym stopniu nas nie satysfakcjonuje. Zmiana w naszej drużynie, okazuje się, że nie będziemy mieli dwóch napastników, bo boisko opuszcza Henryk Bałuszyński, a zastępuje go gracz Ruchu Chorzów, Mariusz Śrutwa. Najskuteczniejszy obecnie strzelec w grupie pierwszej, drugiej ligi. No i najskuteczniejszy obok Bałuszyńskiego gracz w reprezentacji Władysława Stachurskiego. Jeden gol w meczu z Hongkongiem, gol zwycięski. Ruszył do przodu Wojtala. Słabszy w obronie. Często nie nadążał za rywalami. To w zasadzie po jego błędzie wpadła wyrównująca bramka. Jaskulski. Próbujemy mijać ten środek boiska dalekimi podaniami, ale to jak widać
też ma marne szanse na powodzenie. Nowak, Wałdoch. To mała, niepotrzebna gierka, oczywiście zakończona przejęciem piłki przez Chorwację. Szczepuli. Boban. Tak od niechcenia przerzucił sobie piłkę, podał na pole karne, strzelał. Wlaowicz. I było groźnie. Dla Wlaowicza to piąty mecz w reprezentacji. On dwa razy był wybrany najlepszym piłkarzem roku w tym kraju. A nazwisko Wlaowicz w Chorwacji znane jest nie tylko z piłki nożnej. Siostra Gorana była wybrana Miss Chorwacji. Brat stara się przynieść chwałę swemu narodowi na piłkarskim boisku. Wspólnie z kolegami. Dla nich to jest strasznie ważna sprawa. Jak zawsze, gdy chodzi o naród, który odzyskał suwerenność. Oni przyjeżdżają z radością, z chęcią nie tylko na spotkania eliminacyjne, ale także na taki mecz jak teraz, na mecz towarzyski. Wielu słynnych piłkarzy chorwackich grających na co dzień w tych najlepszych ligach organizuje pomoc charytatywną dla swojego kraju, dla tych, którzy są w tym kraju w potrzebie. Teraz Polacy w pobliżu pola karnego, ale czerwiec w drugą stronę. Wałdoch. Gęsior, Wyciszkiewicz walczą, no ale zawsze o to jedno tempo szybsi są Chorwaci. Te nasze zagrania na domiar złego nie są dokładne, łatwe do rozszyfrowania. Oczywiście, jak już wspomniałem, nie w takim składzie grać będziemy z Anglią. Wielu z tych piłkarzy jeszcze przecież nie rozpoczęło sezonu. Liga rusza dopiero 9-10 marca. A, nie ma spalonego. Zagapili się teraz przez moment Chorwaci, ale i Wyciszkiewicz miał spore kłopoty z dojściem do piłki. Pięciu piłkarzy Widzewa na boisku. Szósty Tomasz Łapiński na ławce rezerwowych. To w zasadzie połowa tej kadry. Teraz Chorwaci. Akcja rezerwowych. Dośrodkowywał Sitanović. A już po drugiej stronie boiska faulowany był Titko. Rozpoczną Woźniak z Wojtaną. I to w meczach towarzyskich rzadko ma miejsce. Woźniak zostaje ukarany żółtą kartką za grę na czas. Słoweński sędzia doskonale zdaje sobie sprawę, że choć to jest mecz towarzyski, to wynik dla obu drużyn jest sprawą bardzo ważną. Do zakończenia meczu pozostało około 23 minut. Jak to się ładnie określa, wynik idzie w świat, a mało kto pamięta po kilku latach o stylu, w jakim ten wynik uzyskano, a wynik 1-1 w Rijece z Chorwacją, która w końcu teraz jest niemal na topie, to jest coś, czym można się pochwalić. Nowak z Brajkowiczem, koledzy klubowi, jak mówiłem, dlatego może Nowak taki pozwolił sobie na przeszkadzanie Brajkowiczowi w wyrzucie z autu. Sędzia tego nie zauważył. Teraz Polacy walczą o to, aby oddalić zagrożenie od własnego pola karnego. Może byłaby szybciej rozegrana ta akcja, gdyby Gęsior dokładniej przyjął piłkę. Ruszył Nowak. Ucieka środkiem Śrutwa. Piotr Nowak tam za długo. Rozbiegli się Polacy. Tam uciekał prawą stroną Czerwiec środkiem Śrutwa.
Był także Wyciszkiewicz. Skończyło się tylko na faulu i rzut wolny. Nie ma już Bałuszyńskiego na boisku. Zobaczymy, jak ten element gry zostanie przez Polaków rozegrany. Nowak i Czerwiec przy piłce. Czerwiec popatrzył jeszcze na Sitkę. Długo to trwa, bo i Chorwaci mają kłopoty z ustawieniem muru. Sitko w mur. Próbował jeszcze poprawić. Odbita piłka nie trafiła do Nowaka. Aut dla naszego zespołu. Wojtala. Wiaterek znad morza. Trochę chłodniej zrobiło się pod wieczór. Gabryś tam trochę marznie, bo nie ma zbyt wiele do roboty. A po naszej stronie boiska ruszał do przodu Wlaowicz, powstrzymany przez Jaskulskiego. Do końca spotkania 1-1 po bramkach Bałuszyńskiego w 18 minucie dla naszego zespołu i Brajkowicza dla Chorwacji w 23 minucie. No jeżeli Polacy już teraz zaczęli grać na czas, to chyba trochę przesadzili. Także pod względem metod tej gry na czas. Trener Stachurski, a i sami piłkarze zapewne widzą, że no, nie ma z czym do tych Chorwatów wystartować. Wynik jest na razie szczęśliwy. Parę gwiazd po stronie rywali opuściło boisko. I można byłoby taki remisik z finalistą Mistrzostw Europy w kronikach zapisać, a zatem Polacy koncentrują się na grze obronnej. Inna sprawa, że i Chorwatom jakby trochę mniej odechciało się atakować. Sitko, kozłowany strzał, ale nie miał Gabryć żadnych problemów. Publiczność jednak chorwacka jest bardzo wymagająca i ja nie sądzę, żebyśmy taki obraz gry oglądali już do końca. W końcu są jeszcze na boisku Prosineczki i Boban. Oni rozpoczynali większość tych groźnych akcji w pierwszej połowie gry i od nich tu kibice żądają tego, aby w końcówce też podkręcili tempo, aby zdołali wywalczyć dla gospodarzy zwycięstwo. Na razie czegoś takiego na boisku nie widzimy. Boban do Sztefulija. Dobra interwencja Wojtali. Wlaowicz powstrzymany. Boban. No, kibice widząc, że na boisku nic ciekawego się nie dzieje, bawią się tworzeniem tej słynnej fali na trybunach. Boban, piękny zwód, a w ostatniej chwili znalazł się Ryszard Czerwiec i zablokował ten strzał, nie pozwolił Bobanowi zagrozić Woźniakowi. Pawliczyć, Pralija. Faulował teraz wysunięty gdzieś pod linię środkową Węgrzyn. Rzut wolny dla Chorwacji. Paru dobrych znajomych piłkarzy warszawskiej Legii na boisku, którzy grali z mistrzami Polski w barwach Hajduka Split w rundzie eliminacyjnej poprzedniej Ligi Mistrzów. Dla legionistów nie są to miłe wspomnienia. W tym miejscu jest okazja dodać, że oczywiście w tej kadrze brakuje także piłkarzy Legii, których kilku przynajmniej trener Władysław Stachurski zamierza wykorzystać. Na razie jednak dla Legii najważniejsza jest Liga Mistrzów. Z takiego założenia wyszedł trener. Nie przeszkadza Pawłowi Janasowi w przygotowaniach się do meczu z Panathinaikosem. Jest okazja,
aby zobaczyć za to, jak radzą sobie ci piłkarze wyróżniani w meczach ligowych. Aby zaznali smaku pracy na zgrupowaniach reprezentacji, aby spróbowali swoich sił w spotkaniach z różnymi rywalami. Wydawało się, że te dwa pierwsze mecze w Azji będą łatwiejsze i Chorwacja niejako będzie na deser jako ten najgroźniejszy przeciwnik. No, stało się troszeczkę inaczej. Dobiega końca 30 minuta drugiej części gry. Nadal 1-1. Chorwaci jakby nie kwapią się do ataków. Ale możemy być pewni, że w końcówce będą się starali tę zwycięską bramkę strzelić. Dość poprawna gra destrukcyjna naszego zespołu. No ale w tę grę obronną teraz już są zaangażowani wszyscy. W zasadzie nasze szeregi kończą się 25, 30, 40 metrów od własnej bramki. Otrzymuję informację, że mamy jakieś zakłócenia obrazu. Oczywiście są to zakłócenia wynikające z awarii łącz. Przepraszamy bardzo Państwa. Za chwilę chyba będzie wszystko w porządku. Na razie popatrzmy, co na boisku. Niestety nieciekawe się to zrobiło widowisko. Soldo. Szczepuli już też jakby nie miał tylu sił, co w pierwszej części gry. Wydawało się, zwłaszcza w tej końcówce pierwszej połowy, że po przerwie będziemy oglądali wiele ciekawych akcji. Głównie w wykonaniu Chorwatów, którzy narzucili tu straszne tempo. Przepychanka w środku boiska. Jak zwykle najszybciej w takiej sytuacji stara się znaleźć Zvonimir Boban. Ale teraz poczekał, aż rozstawią się partnerzy. Dobra interwencja Gęsiora. Bałda. Czerwiec. Ucieka Wyciszkiewicz. Niedokładnie. Ale potrafił się tam znaleźć w takiej dość trudnej sytuacji Piotr Nowak. Próbował wywalczyć piłkę. Był w tej sytuacji faulowany. Będziemy wykonywali rzut wolny po prawej stronie narożnika pola karnego. Powinna teraz nastąpić jakaś wymienność. Mamy kilku graczy dobrze grających głową w obronie, którzy powinni ruszyć gdzieś na pole karne, wykorzystać ten swój wzrost. Ruszył tylko Węgrzyn. Czerwiec mocno, za mocno i ani nie dotarł do piłki żaden z piłkarzy w polu karnym. Nie udało się to także Markowicz. Wciąż mamy jakieś zakłócenia obrazu. Piotr Nowak na pole karne. Walczył tam o piłkę, teraz w powietrzu. Dariusz Gęsior. Nie udało się strzelić na bramkę Gabricia. Tonci Gabricz. Szybko pobiegł po piłkę. Już się ustawia na piątym metrze. Być może jest to już jakaś pierwsza oznaka tego, że Chorwatom zaczyna się spieszyć. Przed tym meczem, wczoraj na konferencji prasowej, trener reprezentacji Chorwacji powiedział, że to jest najlepsza drużyna świata. Oczywiście mówiąc to, nie przypuszczał, że tu w meczu z reprezentacją Polski, z tą osłabioną reprezentacją Polski, z czego doskonale Chorwaci zdawali sobie sprawę, jego zespół będzie miał jakiekolwiek problemy. Teraz dobra interwencja Wojtali, ale przejął piłkę Vlahović. Jeszcze raz Wojtala i rzut rożny dla Chorwacji. Do końca walczył o piłkę Goran Vlahović. Będzie korner. Do zakończenia meczu 12 minut. Z naszego zespołu tylko Śrutwa i Nowak poza polskim polem karnym. Już teraz tylko Nowak gdzieś na 25 metrze. Wszyscy teraz już bronią. Dobry wyskok Woźniaka, ale niepewnie złapał piłkę nasz bramkarz. Zrobiło się przez moment groźnie. Nie spodziewali się być może Chorwaci, że
będzie okazja do tego, aby piłkę wyłuskać i umieścić ją w bramce. Gabrycz. Sztefuli ma teraz sporo miejsca. Walczy za wzięcie podczasowego meczu z Markiem Citką. Na spalonym Hitanović. Druga zmiana w naszym zespole. Opuszcza boisko Tomasz Wałdoch. Zastępuje go Tomasz Łapiński. A zatem większość grającej obecnie drużyny stanowią piłkarze Widzewa. Trudno powiedzieć, czy Franciszek Smuda tak w pełni jest zadowolony z takiej sytuacji. Oczywiście trener Widzewa doskonale sobie zdaje z tego sprawę, że im więcej piłkarzy z jego klubu gra w kadrze, tym większy prestiż. Z drugiej strony na pewno zaburza to też przygotowania jednemu z pretendentów do mistrzowskiej korony w naszej lidze. Stefuli do tyłu, do Brajkowicza. Soldo, Prosineczki, mniej widoczny po przerwie, a już w ostatnich fragmentach gry bardzo rzadko przy piłce. Brajkowicz, już nawet nie próbuje atakować go śródła, potknął się Stefuli. Piłkarz Kroatii Zagrzeb, powołany dodatkowo do reprezentacji, gdy okazało się, że kilku tych sławniejszych graczy nie mogło przyjechać do Rijeki. Soldo teraz zdecydował się na rozegranie, ale rozegrał fatalnie, a Citko pozwolił piłce wyjść poza linię końcową. Akurat Polacy grają, mając twarze zwrócone w stronę zegara stadionowego i widzą upływający czas. 36. minuta dobiega końca w drugiej części gry. Jest ta podświadoma walka o wynik, o w sumie korzystny wynik silnym rywalem. Ale korzystny wynik to przede wszystkim jest zwycięstwo. Trudno może byłoby oczekiwać, aby to pospolite ruszenie, jak mówią niektórzy, a grupa dublerów, jak określają to inni, wywalczyła tu zwycięstwo. Opuścił boisko Aljosza Asanović, zastępuje go Tomislav Rukavina z 17. A zatem mamy już na boisku komplet rezerwowych graczy reprezentacji Chorwacji. Zostało tych z podstawowego składu piłkarzy niewielu. Brajkowicz, Soldo, Stefuli, Boban i Prosineczki. Nowak rusza prawą stroną. Może Polacy zdecydują się zerwać do ataku w końcówce, żeby spróbować zaskoczyć rywali. Wyciszkiewicz po zagraniu. Czerwca zdecydował się atakować piłkę do końca, ale o ułamek sekundy szybszy był Gabrycz. Dobra akcja, wreszcie dobra akcja polskiego zespołu. O takie akcje mniej więcej chodzi. Trzy podania i już bramka chorwacka była blisko. Pawliczyć, Soldo. Częsty obrazek z drugiej części gry, kiedy właśnie obrońcy Chorwacji rozgrywają między sobą piłkę. To tak jakby wysoko prowadzili tu dwoma, trzema, czterema bramkami. Wybija piłkę Jaskulski. Stefuli. Pralija. Teraz będzie groźnie. I tu szorok słupka. Strzelał Goran Vlahović. Nasi piłkarze patrzą na sędziego liniowego, twierdząc, że był spalony. Świetne zagranie w tempo Nenada Pralii. Oczywiście w tej sytuacji nie ocenimy, czy decyzja sędziego liniowego była słuszna. Ale po długiej, długiej przerwie wreszcie jakieś ciekawsze akcje, wreszcie jedna ze strony Polaków i chwilę później atak Chorwatów. Stefuli, może jeszcze w końcówce doczekamy się jakiejś ciekawej gry.
aut dla naszej reprezentacji. Sześć minut do zakończenia meczu. Gdyby udało się utrzymać Polakom taki wynik, to oczywiście ten wynik przynosi jakąś chwałę, jest to sukces. Tyle tylko, że gra, którą już widzowie w kraju mogą zobaczyć, mogą ocenić, niczym nam nie zaimponowała. Następny sprawdzian reprezentacji za miesiąc w Łodzi 27 marca ze Słowenią. Być może już tamten skład będzie pełniejszy. Być może Władysław Stachurski będzie mógł skorzystać z większej liczby piłkarzy, którzy nie grają tu w Rijece. Słowenia jest zdecydowanie mniej wymagającym rywalem od Chorwacji. Ale tu chodzi przede wszystkim o styl gry naszej drużyny. O to, co robią biało-czerwoni na boisku. Czerwiec rozpoczął akcję, Nowak, ale znów przed Nowakiem tylko Śrutwa, który biegnie koło Brajkowicza. Teraz próbował się urwać pod opieki Chorwata, ale już nie było komu podać napastnikowi ruchu. Gęsior, Nowak na lewą stronę do Jaskulskiego. Citko. Citko przy nim Brajkowicz. Ciężko będzie ograć długowłosego Chorwata. Citko wycofał do Jaskulskiego. Ten dojrzał na prawej stronie Wyciszkiewicza. Nieudane podanie głową do Śruty. Rukawina. Walczy przy linii bocznej i od własnej bramki rozpocznie Gabrić. 4 minuty z sekundami do zakończenia meczu w Rijece. Brajkowicz, Soldo, wraca się po piłkę Prosineczki. W ubiegłym roku Chorwaci doznali tylko jednej porażki w meczu eliminacyjnym Mistrzostw Europy. Przegrali na wyjeździe z Ukrainą 1-0. Taka mała wpadka przy pracy, w sumie bilans eliminacji. 7 zwycięstw, 2 remisy i właśnie tylko ta jedna porażka. Teraz ruszył Brajkowicz na pole karne. Wlachowicz po raz kolejny starał się pokonać Woźniaka, nie miał łatwej sytuacji, stąd i strzał nieprecyzyjny. Andrzej Woźniak w meczu z Japonią nie bronił najlepiej, tam zawalił przynajmniej 2 bramki. W końcu wydawało się, że akurat na tej pozycji, na pozycji bramkarza sytuację mamy najlepszą, w końcu jest jeszcze Szczęsny. Jest grupa młodych bramkarzy. Ale niezależnie od formy trzeba też coś prezentować w pozostałych formacjach, jeśli mamy cokolwiek w eliminacjach Mistrzostw Świata osiągnąć. Przedziela się Pralija. Uwolił się od 3 Polaków. Podał do Sztefulija. Pralija na polu karnym. Ryzykownie troszeczkę zagrał Węgrzyn, ale widział chyba, że Nenad Pralija potknął się i że Woźniak nie będzie miał kłopotów ze złapaniem piłki. Walka w środku boiska. Wyciszkiewicz. Teraz nie sięgnął piłki Wojtala. Nie faulował Citko, nie przerwał gry słoweński sędzia Nowak. To niepotrzebna zabawa. Boban to wykorzystał. Wlachowicz przedziela się środkiem i gol! Niestety. Ten korzystny wynik był bardzo blisko. Tymczasem resztki satysfakcji odebrał nam Igor Svitanović, strzelając bramkę na 2 minuty przed końcem meczu. Popatrzmy, jak to
wyglądało. Zaczęło się od tej zabawy, po której Polacy stracili piłkę. Tu zrobiło się straszne zamieszanie. Pięciu, sześciu naszych piłkarzy zgrupowało się w jednym miejscu. Żaden z nich nie zauważył, że za ich plecami jest niepilnowany Zitanowicz. Znów nie ocenimy tego, czy był spalony, czy nie było spalonego. Nie ma tutaj podczas realizacji tego meczu kamer, które by to wyraźnie pokazywały. Sędziowie jednak sędziują dzisiaj obiektywnie i sędzia liniowy nie miał wątpliwości. 2-1 dla drużyny gospodarzy. Być może jeszcze Polacy się zerwą, ale czasu coraz mniej. 45 sekund na zegarze do końca regulaminowego czasu, 90 minut. Choć w przekroju całego meczu Chorwacja była zespołem lepszym, to jednak jeśli ten mecz wygra, będzie to zwycięstwo trochę szczęśliwe. Pralinia. Najwięcej chyba razem z Vlahovićem wniósł ożywienia na boisko z tych zawodników rezerwowych. W drugiej połowie dość poprawnie grała nasza obrona. Wynikało to także z mniejszej presji rywali, ale w sumie biało-czerwoni wykonywali swoje obowiązki nieźle. Nie dopuszczali długo Chorwatów do strzału, a to taki błąd w samej końcówce, błąd, który, jak powiedziałem, przy słabej grze polskiego zespołu odebrał nam resztki satysfakcji z meczu w Rijece. Śródpa teraz może będzie groźnie zdecydował się na strzał. Gęsior, widząc, że nie da sobie rady z Brajkowiczem, próbował strzelać z 18 metrów, ale ponad bramką, obok bramki. Upłynęła już 90 minuta meczu. 2-1 dla reprezentacji Chorwacji. Boban. Świetne zagranie do Szczepulija, który jest na polu karnym. W ciemno odgrywał piłkę do środka. Tu był tylko Tomasz Łapiński. Nowak. Może jeszcze jeden jakiś zdecydowany atak. Gęsior. No ale nie ma podania na przykład do uciekającego prawą stroną Czerwca. Teraz dopiero piłka w tamtą stronę, ale już Chorwaci wrócili się, już Rukawina próbował przerwać tę akcję, a w tym momencie przerywa grę słoweński sędzia Milan Mitrović w Rijece na stadionie Kantrida w trzecim meczu pod wodzą Władysława Stachurskiego. Reprezentacja Polski przegrywa z Chorwacją 1-2.